Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i jak widzicie, dzisiaj jest filmik z nowej serii, z horroru. Jest ze mną Metal. Cześć, cześć. I on będzie mnie straszył. Tak, ty im straszył od razu. No tak, bo to jest horror i właśnie specjalnie jest już tak ciemno, żeby był taki nastrój horrorowy. Ja się boję. Fest. Zaczynać czy nie zaczynać? Nie to, zepsułam. Dobra. To jest przerażające wszystko. Oj tam, oj tam. I żeby nie było, ja już tą serię oglądałam, ale nie pamiętam nic. Wiem tylko, że będziemy malarzem. Still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Do końca. O! Jestem! Jak chodzę? Dobra, już czaję. Mam celownik, mam kropkę. Kaganiec, podejrzewam, że jest dla psa. Coś mogę tu jeszcze zrobić? Ja się boję iść dalej. Jakie małe buciki. Stawcie suba. Jezus Maryjko. Mogę wyjść? Jeszcze jest burza, super. Nie wiem, czy czegoś mam tu jeszcze szukać, czy iść dalej. Aha. Aha. Mogę to jakoś ten przetłumaczyć? Jezu, nie tak. O! Aha, czyli szczury mają. No super. Zamazana twarz. Chyba typa nie lubił. Tu nic nie ma, to po co ja to otwieram? Ja się boję. Czyli mieli sprzątaczkę. O nie! Piwnica, no chyba żart. Od razu, pędzę. Co tu pisze? Nie wiem. Jadalnia, czy kuchnia, czy coś. To wszystko jest takie przerażające. To w ogóle jak mózg. To jest...
Czy ja mogę kucnąć? Nie mogę. Możesz. Garnek. Talerze. Pocieszające. Będę się nimi bronić. Co to jest? Liście? Jest ciemno. Ja mam żadnej latarki, nic tu nie widzę. To ja wychodzę. Sprawdziłeś dokładnie? Nie. Okay. Światło. Boję się. Czego się boisz? Wszystkiego. Dlaczego jak on idzie po schodach, to tak jakby biło serce? Wait, może te obrazy coś tutaj. Przerażający. Każdy z nich jest przerażający. I akurat musi być burza, nie? To jest w ogóle... Pracowałem całą noc, nie budź mnie. Nie zamierzam. Fajna muzyczka. O, coś tu jest. Laska. Ciekawe, co? No, bardzo. Nie to. To. Wielkie otwarcie galaktyk w płomieniach. Tragedia w nowym domu towarowym. Dziesiątki ofiar pożaru walczą o życie. Aha. Więc jakaś tragedia była. Tragedia. Ktoś się chyba wkurzył i przewalił w lustro. O, szafen. Może będzie Narnia? Wysypało się. Ja nie chciałam. Zamknij to, żeby nie było, że pobrudziłam. Zamknięte. Tu jest krew? Jezu, ja nie chcę. Coś hukło gdzieś. Ja się boję tam iść. No niech będzie. To się chyba przewróciło. Ja mam zawał. Się potłukło, tu też coś. Mój drogi przyjacielu, pozwól mi zadać jedno pytanie. Czy ty zupełnie postradałeś zmysły? Rozumiem, że przechodzisz teraz ciężki okres w życiu, naprawdę. Dlatego też od razu zgodziłem się dać ci zlecenie na ilustrację, poniekąd przez wzgląd na stare czasy. Co więcej, celowo przydzieliłem ci łatwe zadanie. Myślałem, że ilustrację do czerwonego kapturka będziesz w stanie narysować od ręki. Nie spodziewałem się jednak, iż stworzysz odrealnione ilustracje rodem z koszmarów. I to do księżniczki przeznaczonej dla małej... Książeczki! Księżniczki! Dla moich dzieci. Nie ma mowy, abym je wykorzystał. Żałuję, że zgodziłem się na płatność z góry. Proszę, ogarnij się do cholery. Twój stary znajomy Liam. Czyli miał jakieś koszmary. O kurde. Nie dziwię się.
on takie coś narysował i chciał dodać do książeczki dla małych dzieci? No normal typ. Jezu, to znowu ten obraz. Owłosione dziecko. Zabrałam coś, mam klucz. Przykro mi, wynagrodzę ci to dziś wieczór, tylko ty i ja. To będzie wyjątkowa noc, obiecałeś. Mhm. Fajnie. Zblokoczyłam. Aha, bo to tu leży, dobra. Muszę coś tu jeszcze więcej zrobić. Mam nadzieję, że nie. Dobra, wychodzę. Jest ciemno. Strasznie. Pieninko. Nuty. Spalone trochę. O, gram. Kurczaczek! Mam zawał. To nie do tego kluczyk? Aha. Mi się tak nogi trzęsą w tej chwili, że to jest jakaś masakra. Bączek. O, jaki ładny pokoik. Konik, strzewa koń na biegunach. Jest tam coś? Miseczka. O, to wygląda jak z dziadka do orzechów. No. Kokardki. A tu? Samochodziki. O nie, nie, zapal to. Piesiu! O Boże, ta lalka nie ma głowy. A nie, ma, tylko że... Dobra, nieważne. Coś zablokowane. A jak mogę użyć klucza? Czy to po prostu się samo użyje? Nie wiem. Może gdzieś na dole jest pokój. Zamknięty. Łazienka! Łapkę w górę też możecie zostawić. Ale tu się leje z tego coś. Już nie. To jest wszystko brudne. Perfumy. Proteza łydki. Jak do cholery udało mi się spieprzyć długość. Aha. I była laska, ten to on nogi nie miał. Lampka! No. Zamyka się klapę od kibla. Rat poison. Don't poison your heart. Nie działa. Ja tu byłam. Nie wiem, do czego jest ten kluczyk. Tak bardzo nie wiem. No, nie zamykaj się.
Stąd przyszłam. Tu na dół. O! O! To jest, chyba będzie zapis tego, co pamiętam. Tu było to może. Miejsce. Butelki, więcej butelek, zamknięte. To są chyba pędzle, krzesło. Blokowane osiągnięcie jest zasłonięte, nie bez, co? I don't know. O, szafeczka. Zagubiony, zasługujesz na to, dokończ go. Otwórz szufladę. Pusto. O, tu są jeszcze półki. Mam dość rozmawiania z tobą przez te karteczki. Na Boga, żyjemy w tym samym domu. Przyjdź do mnie porozmawiać, kiedy skończysz, zanim pójdziesz spać. Chyba żona się na niego wściekła. Tu też nic. Też nic. Też nic. Yes, get it right this time. No. Tym razem zrób to jak należy. Coś więcej tu mogę zrobić? Zamykać to mogę. I don't know. Wychodzę. Say what? Przecież tu był pokój. Ja się boję. Nic nie ma. Jest tu jakaś lampa do zapalenia czy coś? O, Jezus Maria! Zawał. Czemu zawał? Bo się okno zatrzasło. Ja chcę stąd wyjść. Co? Zdjątko. Odblokowane osiągnięcie strawki. Nie, skrawki miłości. Boże, strawki. Zapal to. Błąkasz się w kółko. Widzę. Halo, dzień dobry. Jest tu kto? Co to jest? Mogę to... Nie mogę tego nic zrobić. Ja się boję. Nie, ja nie mogę tego nagrywać, przecież w nocy jest za ciemno, ja się zbyt boję.
bohater? Kłódka. Aha. Czy to jest Boruto? Chyba tak. O, 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 o. Gdzie to było? Tu. Co się dzieje? 5, 4, 8. Dziękuję. 5, 4. Easy. Patrz się. Przeszłość powstrzymuje. Wyjdziesz za mnie? Czyli się oświadczy. Tu coś było na tym krześle. Ja coś mogłam coś zrobić, a teraz nie mogę. Ciekawe ciało. Właśnie, ciekawe. Nie dostanę zawału. Zadzwonię na pogotowie, bo może lepiej nie. Zarezerwujcie ten dzień dla nas. Mają przyjemność zaprosić na wesele, które odbędzie się w sobotę 9 czerwca w kaplicy Świętego Łukasza o godzinie 14. Zaproszenie na wesele. Czego ja to pominęłam? A, do no. Aha, tu się drzwi pojawiły. Ja tego wcześniej nie zauważyłam. A co tu jeszcze jest? Aha, nie mogę tego. Dobra. Ja tu coś mogę? Nie mogę. Nigdy nie zapomnij. Halo, dzień dobry. No, wysuń się, ty głupia, ty. Wymszyłaś w moim studiu. Znowu. Po raz ostatni przypominam, że nie masz tam wstępu, nawet jeśli drzwi przypadkiem będą otwarte. Zabraniam ci, to twoje ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem będziesz musiała poszukać nowej pracy. Sprzątaczka na bank. Otwórz się. To się nie chce otworzyć. O. Też tu nic nie ma. Znowu krzesło pomalowane. Dalej. Dzień dobry, panie Jeleniu. Globus. Jezu, co to jest? Lecę! Ja tam nie przeszukałam wszystkiego. Gdzie ja jestem? Nic tu nie widać. Halo, 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 halo. Jezusie. Mysi kurz, nawet w moich płucach groteskowe plugastwo z brudu zawsze jest więcej. Co? Mam dwa osiągnięcia naraz nagle. O! Światło. Już? O, schody. Najdroższa, mimo że jeszcze się nie narodziłaś, wyraźnie czuję twoją obecność. To niezwykłe doznanie. Wciąż nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. Rok temu jedyne, co miałam, to
talent i ambicje. Dzisiaj jestem u szczytu kariery. Mam kochającego męża i ciebie. Nigdy nie byłam osobą głęboko religijną. Wydaje mi się, że tym, czym dla innych są przykazania, dla mnie zawsze było dążenie do perfekcji w tym, co robię. Jednak teraz nie jestem w stanie pozbyć się wrażenia, że czuwa nade mną jakaś siła wyższa. Za młodu mówiono mi, że nigdy nie odniosę sukcesu jako muzyk. Teraz grywam koncerty w najbardziej prestiżowych miejscach w kraju, a bilety wyprzedają się w zawrotnym tempie. I powtarzali też, że mam trudny charakter i nigdy nie znajdę bratniej duszy. Tu także się mylili. Ponadto pewnego dnia lekarz powiedział mi, że nigdy nie będę w stanie zajść w ciążę. Jednak oto jesteś tuż pod moim sercem. Mam nadzieję, że jestem najszczęśliwszą kobietą. Mam wrażenie, że jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Bardzo cię kocham. Czyli była w ciąży. Nie podejrzewam, że ten pokoik dziecięcy to był właśnie dla tego dziecka. I chyba raczej córka. Bo wszystko było różowe. Co? A, wajcha. Jezu. Lalki. Ja wróciłam tutaj. Ta jest lalka nabita na ten. Na jelenia. Ej, to się przesunęło, halo. No halo. Ale to było... Say what? Ja coś zrobiłam i to było... Przesunięte, chyba że... Ja tędy wyszłam i to się zamknęło? Chyba tak. Dobra, wychodzę z tego pokoju. Mhm, długi korytarz. Super. Malowane kłamstwa. Masakra. Wypuśćcie mnie. Szczury. Słyszę szczury. Widzę go. Jezu, fuj. Spłoń w tym kominku. Czy on się usmażył? Ratunku! Co się stało? No, no nie, no nie mogę. Ja tam Mohidę oglądam. Aha. Aha. No ale się wystraszyłaś, więc wiesz. Ja się boję. Dobra, chyba koniec do... Ten obraz. O Boże, oni są... Aha. Dobra, tu jest przynajmniej jasno.
tu mogę. Też pusto. Aha. Nie mogę stąd wyjść tędy, okej. Okay. To idę dalej. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Uh-huh. Tu płacze. Zamknięte. Zamknięte. Otwarte. No tu się zdeptałam. Jakiś korytarz. Labirynt, zła, jak Ikea. Aha. Kuchnia. Nie ma garnka, nie ma talerzy. Najgorzej. Tu są talerze. Jabłko spadło. Spadają jabłka. Coś idzie. Nie, pomocy. Szybki patent. Mam tu pod... First, I looked for a canvas. Nie byle jakie płótna. Skóra! Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then... Carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ta waga mnie jakoś tak odstresowuje. Halo, co ja mam zrobić? Ja tam do tych drzwi teraz nie dojdę, bo ich nie widzę. Może dojdziesz? Na ślepaka. Dobra, YOLO. O, są. I nie, ale ja tu nic nie widzę. To chyba nie powinno tak być. Ja chyba powinnam coś jednak widzieć. Aha. Aha. Flamingi? Nienawidzę nawet teraz zagubiony, zasługujesz na to, dokończ go. O!
Tak, to jest ta skóra. Wpierw szukałem płótna, nie byle jakiego płótna. Musiałem wybrać nóż nie taki do chleba. Ten nóż musiał być ostry jak brzytwa. Dobra, ale rozumiem, że to jest... O, a tu jest coś znowu... Bezkształtne mary. Ile jest? 36 minut. I to był chyba zapis. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja też mam nadzieję. No właśnie. Ja mam zawał. Nie, po prostu nie. I filmy będą się pojawiać raz w tygodniu z tej serii. Jakby się ktoś pytał. Tak. Dobra. Więc no, do zobaczenia. Pa, pa. Cześć, cześć. Pa, pa.